Francja, Włochy, Hiszpania. Dotychczas te trzy europejskie kraje uważane były za winiarskie zagłębia w Europie. I być może do tej listy niebawem dołączy Polska. Na Pomorzu Zachodnim w ostatniej dekadzie powstało kilkanaście winnic i przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że nasz region jest idealnym miejscem do ulokowania tego typu działalności. Jesteśmy w Baniewicach. Nic tu nie jest przypadkowe. 3 hektary jeziora dają nam ciepło. Nagrzewają się latem i jesienią nam to ciepło oddają, dzięki czemu mamy dłuższą jesień, czyli dłuższe zbiory. Dodatkowo bardzo ważne jest w winnicy nachylenie. Mamy tutaj nachylenie południowe, dzięki czemu tych godzin słonecznych i to nasłonecznienie jest największe. Więc to wszystko przy wyborze tego miejsca dla nas było bardzo ważne. W tym momencie mamy tutaj 34 hektary winnicy w Baniewicach. Moglibyśmy policzyć, ile krzewów mniej więcej tu się może znajdować? To będzie około 120 tysięcy krzewów. Zimą, jak tniemy winorość, to trzeba zrobić kilka milionów cięć, żeby ją przyciąć, więc pracy nam tu nie brakuje. Czyli ile wina moglibyśmy wycisnąć z winnicy Turnau? My idziemy wina jakościowe i dużo winogron na ziemię zrzucamy, żeby nie zbierać tak dużo winogron z krzewu, żeby zebrać mniej, ale lepszej jakości. Obecnie jesteśmy w stanie wyprodukować ponad 100 tysięcy butelek wina. Jesteśmy teraz wśród winogron odmiany Rondo. Jest to odmiana, jak widać, czerwona. Co ciekawe, w okresie dojrzewania czy po kwitnieniu winorośl, czy czerwona, czy biała, jest każda ma zielony kolor. I dopiero w pewnym momencie czerwona winorość się przebarwia i nabiera właśnie tego już ciemnego koloru. Badamy dwa parametry przede wszystkim. Cukier w tych winogronach i kwasowość. Cukier oczywiście rośnie wraz z dojrzewaniem, ale kwasowość spada. I teraz bardzo ważne, żeby wychwycić ten moment, kiedy jest już dużo cukru i zaczyna spadać kwasowość. Musimy ten moment uchwycić, wtedy zbieramy winorośl. Winogrona, ponieważ kwasowość jest kręgosłupem dla wina. Jeżeli chodzi o odmiany winogron i odmiany winorośli, które są tutaj u Państwa w winnicy, to ile ich możemy mniej więcej chociaż naliczyć? No mamy ich dużo, mamy 12 odmian. Przede wszystkim odmiany białe, ale mamy też właśnie odmiany czerwone, takie jak Rondo, Regent, czy odmiany Cabernet lub Pinot Noir. Byliśmy na plantacji, trwa winobranie, zebraliśmy winogrona i to jest chyba pierwsze miejsce, kiedy owoce spotykają się z przetwórnią. Tak, jesteśmy na placu przyjęciowym do winogron. To tutaj winogrona z naszej winnicy przyjeżdżają. Białe winogrona podawane są do prasy. Prasa ściska delikatnie winogrona i wyciska z nich moszcz. Czerwone winogrona z kolei nie są podawane do prasy, tylko do odszypułkowarki. I odszypułkowarka oddziela szypułki od gron i całe grona bez szypułek idą do kadzi. To jest, rozumiem, miejsce, w którym na co dzień praca wre i generalnie tutaj już czuć zapach wina w powietrzu. Tak, rzeczywiście, jesteśmy na winiarni, to tutaj wszystko się dzieje. Świeżo wyciśnięty moszcz przepompowujemy do tych kadzi i on przez pierwszą noc ulega tak zwanej sedymentacji, czyli klarowaniu. Osad z tego moszczu opada na dno kadzi i mamy czysty moszcz, do którego dodajemy drożdże i rozpoczyna się fermentacja. Im fermentacja dłużej trwa, tym mamy coraz mniej cukru w winie, coraz więcej alkoholu. Więc im dłuższa fermentacja, tym bardziej wytrawne wino. Czy prowadzenie winnicy to jest dobry sposób na biznes? Bardzo dobry, ale na pewno trudny. Na początku nam się wydawało, że główna praca będzie latem, może na wiosnę, a zimą będziemy nic nie robić. Okazuje się, że praca jest przez cały rok, bo jak się dzieje mniej winnicy, to jest więcej wyjazdów na targi, na różne spotkania z klientami. Więc pracy jest dużo, ale jest bardzo przyjemna, a w naszym przypadku też ważne jest to, a chyba najważniejsze, że jesteśmy winnicą rodzinną. Bardzo ważną osobą w naszej winnicy jest Grzegorz Turnau, nasz kuzyn. Więc organizujemy nie tylko degustacje, ale też i koncerty. Jak to jest? Trzeba mocno kochać winiarstwo, żeby to wino, które ostatecznie trafia do butelek i do kieliszków, to było dobrej jakości wino? Trzeba mocno kochać wina, trzeba rozmawiać z roślinkami na winnicy. No, trzeba je traktować jak członków rodziny. Zresztą my mamy taką malutką winnicę. Jest to typowo rodzinna. Wszystko od początku do końca robimy tutaj z żoną sami. Czy Państwo nas ugościliście winem, serem,
owocami, czyli rozumiem, że osoby, które przybywają tutaj do gospodarstwa, to przybywają nie tylko po to, żeby wziąć butelkę i sobie pojechać, tylko właśnie na trochę dłużej. Tak, przyjeżdżają też stali klienci, którzy po prostu kupują butelkę i odjeżdżają, ale przeważnie są to grupy. Wychodzimy z grupą na winnicę. Ja opowiadam o odmianach, które są u nas uprawiane. Później przechodzimy do winiarni. Omawiam procesy technologiczne, różnice w procesach technologicznych win białych, różowych, czerwonych, pomarańczowych. No i petnatów teraz ostatnio. I przechodzimy tutaj pod wiatę degustacyjną. Degustacja obejmuje wszystkie rodzaje wina po około 50 do 100 ml. Wtedy mamy też poczęstunek typu przekąski, zawsze to są jakieś oliwki, są sery. No i staramy się, żeby ten poczęstunek był tak odebrany przez klientów, jakbyśmy tego sami sobie życzyli. Pomorze Zachodnie, leży województwo zachodnie Pomorskie, to jest dobry teren na winnice, bo już zauważyłem pewną zależność, odwiedzając kolejne winnice, że każda jest ulokowana na mniej więcej wzgórzu, na terenie, który jest trochę podniesiony. Tak, no Pomorze Zachodnie, z tego co obserwujemy, ma świetny klimat na winnice. W naszej lokalizacji, dzięki ostatniemu szwedzkiemu zlodowaceniu, mamy też w glebie tu dużo kredy i wapienia, co później przekłada się na mineralne aromaty winie. Jako pierwsza polska winnica zdobyliśmy srebrny medal na międzynarodowym konkursie Mundus Vini. Jest to największy konkurs w Europie, jeden z większych na świecie. I tam zdobyliśmy wyróżnienie właśnie winem Johanniter. Po Johanniterze też odkryła Janice Robinson. Jest to jeden z najsłynniejszych krytyków winiarskich. Jest również sommelierem dla królowej Elżbiety. I odkryła Johannitera, właśnie mówiąc, że jest to delicious wine from Poland. To było w artykule, który się pojawiał również w Financial Times i dzięki temu ruszyła też bardzo mocno sprzedaż do wszystkich europejskich stolic. Czy prowadzenie winnicy to dobry sposób na biznes? Pewnie po 20-30 latach powiem, że to będzie bardzo dobry biznes. Włosi mówią, że winiarstwo najtrudniejsze jest pierwsze 50 lat, później już idzie z górki. Faktycznie jest to bardzo trudny biznes, gdyż wymaga wielkich nakładów finansowych, gdzie zwrot jest odłożony w czasie, plus jest uzależniony od pogody. Tak? Możemy mieć najlepszy sprzęt, kupić najnowocześniejsze prasy, najnowocześniejsze tanki. Możemy mieć wszystko, ale jak przyjdzie gradobicie, tu gdzieś fatalna pogoda, no na nic te maszyny się nie zdadzą. W tej skarpie będziemy stawiać czterokondygnacyjną winiarnię. Będzie duży obieg o powierzchni 2200 m2. Będą trzy kondygnacje nad ziemią i jedna pod ziemią. Ta podziemna będzie typowo do leżakowania wina. Cztery kondygnacje dlatego, żeby móc produkować wino metodą grawitacyjną, żeby cały proces produkcji wina można było przeprowadzić bez żadnego przepompowywania wina. W naszym programie przedstawiliśmy dzisiaj trzy winnice, ale tak naprawdę ich jest znacznie więcej w naszym regionie, w tym część z nich jest zrzeszona w organizacji, która została niedawno powołana. W naszym regionie funkcjonuje 11 winnic i wszystkie 11 należą do stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego. Jest to nowy twór, który powołaliśmy do życia w tym roku. Jeżeli chodzi o cele, jakie stawia sobie wasza organizacja? Te cele zewnętrzne to przede wszystkim promocja produktu regionalnego, jak możemy tak nazwać właśnie wina, które są wytwarzane przez naszych producentów. Oprócz tego promocja i rozwój turystyki, a konkretnie mówiąc enoturystyki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak smakuje wino z województwa zachodniopomorskiego, nic prostszego. Znajdziecie je zarówno w hotelach, restauracjach, jak i w winotekach na terenie całego naszego regionu. Jak więc widać, biznes ten na Pomorzu Zachodnim ma przed sobą świetlaną przyszłość.